Witam bardzo serdecznie w grze 3D Glopper w wersji na Commodore C16, więc zaczynamy rozgrywkę. Ok, no to mamy takiego Pac-Mana. Też zaczynamy gdzieś w środku, nie wiadomo gdzie. No i ten dźwięk, który teraz słyszymy, oznacza, że gdzieś w pobliżu jest coś, co chce nas załatwić, pożreć i w ogóle. Tak, także tutaj na pewno się na to natkniemy wcześniej czy później, ale generalnie mamy takiego trójwymiarowego Pac-Mana, gdzie oczywiście trzeba zjeść wszystkie kropki, czy też powiedzmy no w tym momencie płytki, które znajdują się w całym labiryncie. No niestety nie mamy tutaj w ogóle mapki żadnej, więc no jest taki temat troszeczkę utrudniony. O właśnie, to jest właśnie ten gość, który chce nas załatwić. Ich tutaj jest więcej, dlatego musimy uważać, tak? No dobra, teraz... Oj, kurczę, uciekamy w drugą... zjadłem go. Chyba tak, bo tutaj jak się weźmie ten taki ciemniejszy... No może tak, ciemniejszą płytkę, o. To wtedy przez jakiś czas możemy ich tutaj zjadać. Czyli jak mają jasny kolor, to są... to nie są niebezpieczne. A teraz był niebezpieczny i mnie właśnie załatwił. No cóż, idziemy dalej. Gdzieś chyba za mną tam gdzieś łazi. No to jest dosyć spory ten labirynt, muszę przyznać. No ale może się uda przejść chociaż pierwszy poziom. Nie wiem, czy kolejne poziomy są w ogóle z innym układem labiryntu. Trudno to wyczaić. O kurczę, gdzie on był? Nie wiadomo. Gdzieś musiał być tu za rogiem. Ach, kurka wodna, już mamy tylko sterowania. A właśnie, bo nie powiedziałem o sterowaniu. Sterowanie jest takie, że na boki skręcamy, a do przodu kierunek. Zresztą widzimy tutaj w lewym górnym rogu tego Pac-Mana, jak się obracam, tak? Kierunki na boki obracam, a do przodu kierunek to idę po prostu. Dobra, wiejemy, bo tutaj już gościu się pojawił. Następny. Musimy wiać. Nie wiem, ile gdzie tu jeszcze może mam do zebrania te... Ale widzę, że jeszcze tego sporo tutaj... O kurczę. Ojej. Pomotałem się po prostu. No i mamy game over. Niestety. Zagrajmy jeszcze raz. Jak tutaj zbierać to, żeby wszystko zebrać? Czy trzymać się prawej strony? No mało prawdopodobne trzymać się jednej strony. Bo... Tutaj tak, ten labirynt to jest taki trochę dziwny. Dobra. Dobra, spróbuję tak trzymając się prawej strony, ale to widzę, że są... Ok, płytki. Takie różne. O, jak mnie tutaj wyhaczył. A właśnie, nie ma mapy. Nie wiadomo gdzie. Może będę chodził za nim. Dobra. Może to będzie bezpieczniej, tak? Tylko ten dźwięk. A zaraz sprawdzę coś. Zjadłem. Teraz go poszukajmy. Jest. A, czyli można ich zjadać, czyli jak mają jaśniejszy kolor, to oczywiście można ich załatwić. No dobra. Czyli coś już tutaj więcej można powiedzieć, że wiem. No tak, możemy iść tu, możemy iść tu. Jest jeszcze tych płytek do zebrania. Masę. Tak, to teraz pójdziemy może... za nim. No ten dźwięk lekko jest irytujący. Dobra, teraz go zeżrę. A teraz i drugi. O proszę, pięknie. Dwóch padło. Bardzo dobrze. Za karę.
Teraz pytanie, gdzie. Nie wiem, jak długo to jeszcze. Oho, ho. Tam było, tu jest jeszcze. O kurcze, muncz. Muncz, sruncz. Kurcze, gdybyś nie obrócił zawsze tyłek z tyłu. A piernicze. Duże te labirynty tutaj są, widzę. Sporo jest jeszcze do zbierania. Przejść to. To. Dobra, uciekamy do przodu. Dobra, mamy. Zjadłem coś. O, jaki to jest ogromny labirynt. Ludzie, kochani. O, następny już mnie wciął. No i znowu mamy game over. No niech to. Strasznie duży ten labirynt tutaj jest, widzę. No to przy tak dużym labiryncie, no to. Oho, to będę miał zbierania, o ile w ogóle jeszcze to wszystko się przeżyje, nie? Tak, bo jak tutaj słychać alarm, o kurczę, dobra, uciekłem mu, ale już było blisko, więc jest na nich sposób chodzić za nimi, ale one chodzą powoli i ten dźwięk dodatkowo jest, no niestety, nieprzyjemny trochę. Dobrze, że są tacy wolni, to mam szansę im uciec, ale warto nie wpadać w panikę. Jak duży jest ten labirynt, tego nie mam pojęcia, ale jest spory, jak widać. A, jeszcze tu nie zebrałem. Tu. No, jakoś tak muszę sobie tutaj radzić. Jak radowanka radzić. Dobra. Gdzie jesteś? Nie widzę go. Dobra, to chyba zebrałem już. A, tu jest jeszcze jakaś jedna płytka. No i teraz tak. Właśnie szukaj teraz płytek, których. O, tu są kolejne. O kurczę, ach, zła. Zamotałem się. A i teraz pytanie, gdzie byłem, a gdzie nie. No i trzeba szukać teraz. O, tutaj widzę, że jest jakiś ślad. Aha. A masz ty, kurczę, dziad. Aha. Dobra, kolejny załatwiony. Może się uda, ale. Oho, ho, jeszcze tu jeszcze, ale tego jest, jeszcze, o kurczę. No, nawiewamy. Jestem w jakiejś drugiej części labiryntu, możliwe. Dobra. Idzie w moim kierunku, muszę mu gdzieś uciec, bo. O, jeszcze przy okazji, o, jeszcze następne. I gdzie? I tu jeszcze? No kurczę. Ogromny jest ten labirynt. Nawet. Właśnie szkoda, że nie ma. A masz ty tutaj. Ale następny mnie zeżar. Chyba tutaj było ich ten. Ich siedziba. Tak można to nazwać. I mnie po prostu wciął. Ej, tej, nawet jakby chciał mapę rysować, to by było to. O, anormalne. No nie, nie ma szans przejść tej nawet pierwszej planszy. Bo ten labirynt jest po prostu masakryczny. Nie wiem, czy tutaj jakąś mapę da się włączyć, czy coś. Spacją spróbuję, Enter. Nic nie działa. Może M jako mapa. No nic nie ma. Nic nie ma. No nic, nie będę przedłużał, bo to jest raczej. No, mało prawdopodobne, aby udało mi się ukończyć chociaż pierwszy etap, o właśnie, chociażby z tego powodu. Więc do zobaczenia w kolejnych wideo recenzjach gier na C16.